czynniku z budżetu obywatelskiego zbudowano symulator lotów. Właśnie idziemy go sprawdzić. Na początku, jak weszliśmy, to pan nam wszystko tłumaczył, do czego są guziki i jak się kieruje sterami. A tych guzików jest bardzo dużo. Teraz ja zaczynam pilotować, zobaczymy jak to jest. Jesteście gotowi? Tak. I zaczęliśmy procedurę wystartowania samolotu. Jedna osoba dawała na maksa gaz, a druga osoba kierowała sterami. Symulator ma dużo opcji. Możecie wybrać, jakim chcecie lecieć samolotem, albo z jakiego lotniska chcecie startować. A który wam się podoba może? Jak to ten niebieski? Bardzo dobry wybór. On jest bardzo szybki, jak na taki mały. Świdnik, czy może coś innego? Świdnik. Kuba, może chyba lepiej ty. To ustawię wam na razie trasę do Warszawy. Dobra. A ty? Mocniej nocka w prawo. O, dobra, i ty zrównaj, staraj się zachować poziom. O, nie obniż. No tak, ona do Warszawy leci. Ej, do Warszawy. Różnymi samolotami luźnie się steruje. Takimi sportowymi samolotami to wystarczy tylko delikatnie ruszyć, a on już tak zaczyna tańczyć. A takie pasażerskie to one tak powolutku. Puszczamy hamulec. Środkowy gdzieś. Powiem już, to bardzo delikatnie, dobra? Ale jeszcze nie. Jeszcze nie. Musisz zamknąć klapy. To jest ten przycisk. Ty Kuba steruj. Tu do góry, tak, do góry przycisk. Raz, kliknij. A coś takie. Zobacz, jak już wysoko jesteś, jakie wszystko jest malutkie. Walk, daj trochę. Musimy troszkę za szybko, może na mnie się nie udać. Symulator jest bardzo fajny, bo wygląda jakbyśmy naprawdę sterowali samolotem, bo jest dużo ekranów i to jest takie naprawdę szczegółowe. A wiecie, że jak my startowaliśmy z lotniska, z Świdnika, to ta mapa Świdnika była bardzo dobrze odwzorowana? Przejdźmy do podsumowania. Poziom trudności.
Tam trzeba umyć, różne opcje zrobić, wybrać i to jest dość skomplikowane. Więc 5 gwiazdek dla mnie i 5 dla Kuby. Zmęczenie. To nie jest nic męczącego, ale to jest super zabawa. Więc 1 gwiazdka dla mnie i 1 dla Natalki. Zainteresowanie to było bardzo fajne. Mi się bardzo podobało, ja bym tam chętnie dłużej siedziała. A Kuba nawet mówił, że mógłby siedzieć tam całymi dniami. Więc 5 gwiazdek dla mnie i 5 dla Kuby. Cena to jest kompletnie darmowe, co jest bardzo fajne, tylko trzeba się umówić na konkretną godzinę, więc nie ma gwiazdek. Trudno się nie rozbić, co świadczy o tym, że zawód pilota jest bardzo trudnym zawodem. A Natalka aż walnęła komuś w dom, albo walnęła w halę targową. I zepsułam. Bum! Bum! Ciachnęłaś to. Tak.